Wigierski Park Narodowy przymierza się do podniesienia walorów turystycznych terenu, którym administruje. U stóp klasztornego wzgórza być może wybudowany zostanie nowy, dłuższy niż obecnie pomost. Na tyle długi, by mogły przy nim zacumować dwa statki. Do tej pory widoki Wigierskiego Parku mogliśmy podziwiać jedynie spływającego po wodach jeziora Wigry, Trytona. W przyszłości obok Trytona ma pojawić się nieco mniejsza jednostka, pływająca pomiędzy klasztorem a Muzeum Wigier. Niewątpliwą atrakcją turystyczną ma być też wieża widokowa na Półwyspie Wigierskim. Konstrukcja według planu ma być wyposażona w kamerę online, z której widok będzie dostępny w internecie. Wieża widokowa pojawi się też prawdopodobnie w miejscowości Bryzgiel. Administracja parku, jak informuje jej dyrektor Jarosław Borejszo, jest na etapie pozyskiwania zewnętrznych funduszy na zaplanowane inwestycje.